Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Jak widzicie, mamy tutaj mega dużo jakichś maszynowych wraków. No ale oczywiście ja sobie tutaj wszystko pozbieram. Ogólnie, że za darmo, no to żal nie wziąć, nie? To widma! Zobaczmy sobie, o kurde, ale tutaj będzie kręta ta trasa. Się tu prezentuje. I co? W sumie fajnie byłoby sobie wszystkie strzały zrobić, tak na razie co. Swoją drogą tutaj też sobie wzięłam nasz nowy łuk, który dostaliśmy, Gniew Regali, za pokonanie jej. Weźmy sobie tutaj, pouzupełniajmy, co by potem przypału nie było. Będzie trzeba konkretnie walczyć. Dobra, może spróbujmy tymi. Tutaj ja mało życia mam. Towarzystwo, za mną! Tym się zajmuję. Dobra, tutaj właściwa mamy właściwą widmo, a tutaj też widmo. Jakie one mają tutaj słabe punkty w ogóle? Sobie obczaiła podatność na plazmę i na te psycho coś tam. Super, że cokolwiek mam. Ja pierdziela, to będzie chyba śmiech na sali. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. O kurde. Nie, 38 to jest za mało. Dobra. I po 3. Gdzie on jest? Tam jest jakaś broń z tego, co widzę. O dobra. W ten sposób jeszcze jestem w stanie cokolwiek dziabnąć. Ja się tu chyba skitram, wiecie. Weźcie, niech one tam walczą. O. Dobra. A kurde, czemu on tu przyszedł? Ej, spadłam gdzieś. Tak. Jakoś wrócę na górę. What? Ej, jak to się stało? O kurde, ale beka. Nie wierzę w to, ale... ale fart życia, nie? Jesteś tam? No jestem. Nic mi nie jest. Wespnę się. Ale beka. Dobra, fajnie, że mam życie, nie? To była ironia. Ale może sobie poszły? Nie. Nie poszły. Są tu jakieś roślinki życia, są? Dobra. Może się tu skitram, chociaż nie, one mnie tu będą wszędzie zwalały, tu chyba o to chodzi, że są te skały. Też mam takie wrażenie. Trafiłaś w słaby bok. Tak, musimy walczyć z nimi. Widzę, inaczej się nie da. Tak zwał, tak zwał. Byle przetrwać, co? Widzę kolejną roślinkę leczącą. Ej! Nie poddaję się. Dobra. Kurde, ale tu zwinne jest. Jajaj. On mi trochę pomoże, bo tutaj trochę... O!
Dobra. No wchodź, Aloy. Co ty? Na górę. Nie rób trzody. Trzeba walczyć. Tu jest w ogóle jakaś broń. Chyba ją sobie wezmę. Może akurat się uda. Tego mi było trzeba. Nice. Kurde, a bo ja nie mam życia. Dobra. Gdzie one są? Kurde. Nie mam miksturki. Ale lipa. Nie, chyba wolę umrzeć, bo... Autentico tak bez życia to to jest taka lipa. O! Chyba masz rację. Ale fart! O ja cię. Kurde. Wow, byłam przekonana, że mnie zabiją. Znalazłaś coś? Tak. Ale dalej nie mam życia, więc... Dobra, tu mamy jakąś roślinkę. Zanim pójdę gdziekolwiek dalej, to muszę tu się porozglądać. Ta jaskinia pomoże nam przedostać się przez ten grzbiet. Bez tego to jest słabiutko. Są tu jeszcze jakieś roślinki? O, tu jest jakaś. Nice. Przydałby się jakiś warsztacik i moja skrzynka, bo tam mam sporo zapasów. To jest roślinka? O, pięknie. Nie będę ukrywać. Bym sobie przy okazji wszystko pouzupełniała. Dobra, nie pośpieszaj mnie. Okej, jak ja mam tu wejść? Przeskanujmy to. Dobra, czy da mi się tu? Co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, Alma i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. A tak jakby stąd będę mogła chyba przeskoczyć, co? Jak to wygląda? Leść. Daj. Dobra. Czyli powinnam doskoczyć, czyli dolecieć. Dobra. No na górę, no co ty? Czasami zwiechy ta nasza Aloy łapie, że... Nie wiem, co o tym myśleć. Strasznie tu jest. Nie martw się, obronię cię. No dobra, w takim razie chodźmy na półeczkę. No to chyba i tak muszę wskoczyć do wody, czy mi się wydaje. No nie, dobra, tutaj mogę iść na kolejną chyba. Na dobrą sprawę, to ja tu chyba muszę przypłynąć, nie? Mi się wydaje. W porządku. Dobra, i tutaj mogę się wspiąć. Czy nie? Kurde, nie mogę. Bez jaj, serio? A, dobra. Ej. What? A nie, dobra, czekajcie, kurczę, to tak samo wygląda jak to miejsce, z którego weszłam. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci się przydać. Kolejna widmo. Walcz albo odpuść. Wybieraj. Aha. Bym miała wyjście. Jakoś inaczej wygląda.
Mamy widmo. Jedno tylko? Metalowy kwiat. Mamy też jakąś broń. Tylko na ciebie czekam. Mhm. Mam roślinki leczące, ale mam 3 życia, więc może akurat się uda. Weźmy sobie tutaj mistrzostwo. I po 3. No to do roboty! To jest rozmowa. Kurde, ten łuk jest mistrzostwem świata, nie? I ta umiejętność po 3 strzały naprawdę potężnie ułatwia walkę, nie? Bez tego ja bym tutaj chyba z pół godziny z nim walczyła. Dobra, roślinki, więcej roślinek, zapraszam. Co to za machina? A, tutaj tego kwiatuszka mamy. Czy ja tam dam radę dojść teraz? I chciałabym stąd spaść. Zmęczony? A. Tak. I nice. A, i tak miałam tu iść. To spoko. Uj, ale tu jakieś... Ej, no weźże to. Dziabni. Zrobione. Zostanie tutaj, na się czeka. Żyj długo i pozabijaj swoich wrogów. Się rozglądam, bo tak mi się wydało, że tam coś było. Co to za płomyczek? A, dobra, oni już z tym walczą. Sporo życia mu odbierają. Zajmiemy się tym, Aloy! Ruszaj! Dobra. Coraz więcej roślinek leczących. Nie znoszę burzo ptaków. Ale martwy może być przydatny. Ja mam to przelecieć, bo teraz nie wiem. Nie, nie mogę. O kurde, myślałam, że w tę dziurę wpadnę. Skanujmy to. Dobra, mogę tu doskoczyć. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O ta. Dobre czasy. Dziwnie podejrzanie tu cicho. Mamy nadymacze. Nie ma tu żadnego żyjącego? Mi się nie chce wierzyć. O kurde. Zaatakuję razem z tobą. To nie piwo, ale nie piwo. Mamo! Kurde, jak strzelę niecelnie, to odbiera mu 14 czy 16 życia, nie? Więc w ogóle kpina życia. Bo jednak wolę, jak mu odbiera tam po parę set. Ej! Kurde!
Kurde, co on się kitra? O, dobra. Ej! Szybkie ammo. Kurde, nie mam się tu gdzie schować. Ej, spoko miejscówka. Tak to można walczyć. No pomagam. Dobra, bo mi się skończyła kondycha. Dobra. Ocie kurde, tam jeszcze jest jeden? O ja. Dobra, weźmy sobie znowu. Znowu brak amunicji. Dobra. Same widma będą teraz? Weź masakra. Dobra. Nie, zdecydowanie polecam tę miejscówkę, nie? Tu można je po prostu wystrzelać pięknie. Nie wiem czemu, ale tu nie wchodzą póki co. Przynajmniej. In. Dobra. No wiadomo, trzeba unikać tych ataków. Dobra, naładujmy 3. A! Nice. Pięknie. Spoko jest mieć pomocnika, nie będę ukrywać. Tak se można w niego strzelać. Kurde. To chyba wszystkie. Pięknie. Przynajmniej tutaj. Chodźmy dalej. Właśnie, przynajmniej tutaj. Weźmy sobie ich części. Myślę, że te części naprawdę nam się przydadzą w późniejszej rozgrywce. Byśmy coś chcieli sobie upgrade'ować jeszcze na przykład. Kurde, tych badyli też mam mało, tylko 140 mi zostało. Muszę je trochę pozbierać. Ej, czekajcie. Nadymacz alfa? Mam niezeskanowanego jego. Czy mam? Nadymacz alfa. A nie, dobra, to jest nadymacz alfa. Sorry, powaliło mi się. Myślałam, że to jest widmo alfa. Tędy. Po tej skale. Zaraz, zaraz. Musimy tutaj sobie pozbierać żydko. I nie tylko. Jeszcze mamy co nieco. Schowane dwie. Dobra, całe życie mam uzupełnione, co mnie cieszy.
Chyba wszystkie tutaj widma zebrałam, tak mi się wydaje. O, tu jest sporo badyli, to sobie je wezmę od razu. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Nie czekajmy tu, dobrze? Dobra. Widzę drogę. Nie zatrzymuj się. Szybciej się nie da. W porządku? Tak jakby. Ale co tutaj na mnie czeka? Okej. Reszta raczej kontroluje sytuację. Wygląda, jakby prąd na nią nie działał. Ej, tu coś jest. Tu mamy jedno widmo. To pewne. Kurde. Miałam się gdzie schować. Tu już mi trochę życia zejdzie. Chodź tu, cwaniaro. Kurde, i ona mi życie odbiera, jaka masakra. Kurde, jeszcze źle strzeliłam. Dobra. Dobra, mamy to. Zupełnimy sobie życie. Zbierzmy pozostałe gałązki. Ratunku! I roślinki. No chodź, przecież... Po kamieniu. Pokonałam go. Ja się tu mogę wspiąć. Nice. Potrzebuję pomocy! Aloy, jesteśmy salwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Przydałaby się pomoc. Masz kara. Przecież przed chwilą był normalnie zdrowy i w ogóle o co tu kaman? Ktoś mi tu oszukuje. Ale ten mi tu nie daje spokoju. O, dobra. Gotowa iść dalej? Lewka. Co, tędy? Alva i Kotaro wykonali zadanie. Pora na betę. Aloy, chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz do powstrzymania tych widm, lepiej zrób to teraz. Ocie, kurde. Ja niczego nie zrobię. Tylko Beta. Dajmy jej trochę czasu. Czasu, którego nie mamy. Co to jest? What? Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście będzie wpuścić Hephaistosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. Może tworzyć maszyny, kiedy tylko chce. Thank you.
do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hefajstos uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla. No to konkretnie wam powiem. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!